korekty uchwały nr 36, łamane przez 346, łamane przez 2013, z dnia 5 lipca 2013 w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2014 rok. Proszę Państwa, tak jak co roku musieliśmy, znaczy początkowo zawsze ustalaliśmy jakieś zadania na większą kwotę, jeżeli chodzi o zadania priorytetowe, a później po zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa część środków jest obcinana i w związku z tym musimy obcinać część naszych zadań. Nie wiedzieliśmy dokładnie, no ciężko jest, bo wiadomo, że mamy cały czas skromny budżet i w miarę możliwości chcemy pomóc wszystkim jednostkom i naszym podnikom, szkołom, prawda? Jest ciężko i zarząd przygotował projekt uchwały, w którym w paragrafie pierwszym, bo to trzeba było 60 tysięcy razy. W paragrafie pierwszym to rezygnacja właśnie z zadania wykonania kompleksowego projektu przebudowy ulicy Kosyniewa. I w paragrafie drugim to zmniejszenie kwot na trzech zadaniach. Najpierw przyda nasze aleje o 8 tysięcy, bo było 38 tysięcy. Remontu chodniku, tam była kwota 85 tysięcy, zmniejszyło się o 17 tysięcy i z rezerwy z 9 tysięcy zmniejszono do 4 tysięcy. I po podsumowaniu razem wyszło, o tym, jeżeli policzymy o te zadania, no to akurat o 60 tysięcy. No czekałam na to, aż Państwo coś wskażą, jakieś zadania, ale nic nie dostałam, więc zarząd tak postanowił. Czy to nie powinno być tak, że te zadania powinny być odcięte według przyznawanych środków określonym komisją? Niekoniecznie. Nie byłoby to znaczy ja chciałam akurat to tak zrobić, żeby jakbyśmy tak tutaj 1000, 2000 i to by dużo placówek pewnie ucierpiało na tym, a tutaj to... A ten skwer to się robi, nie? I to wystarczy pieniędzy? No tam już część została zrobiona, bo robimy cały czas w miarę możliwości środków. Zawsze jak zostaje... Jaka jest wycena dokończenia tego skweru? Proszę? Jaka jest wycena dokończenia tego skweru i dobra? Dokończenia nie wiem, bo tam jeszcze... Na razie pierwszy etap został zrobiony. Ta jedna liczba kosztowała... Nie? To kosztowało dzisiaj około 60, tak? Około 60. No, to tam na pewno nie wystarczy, to 30 tysięcy, zostało wycięte o 8. Czy to po prostu jest dobry ruch? Żeby po prostu obcinać. Ale teraz zostały włożone tutaj z 80. Ale jak jest to rozwiązanie, to zrobili. Nie lepiej jedną całą analizę, to są do dwóch pozostałych. Ale środki z priorytetów to zostały już zrobione i to zostało wydane w Proszę Państwa, bo ja tutaj na odwrót mam wpisane w uchwale w ogóle, w tym paragrafie drugim, znaczy w projekcie, w paragrafie drugim, że rezerwa do 4 tysięcy o kwotę 5 tysięcy pomniejszyć, że bo była 9 tysięcy, pomniejszamy o 5 tysięcy. Żeby w rezerwie zostały 4 tysiące, po prostu na odwrót. Nie lepiej zrezygnować na przykład z rezerwy? No, ale z czego? Z kerwy. Mimo do tego, do parku to zawsze jakby co to może nawet udać się coś. Rezerwy dołożymy w lutym. Jakby co z rezerwy można później dołożyć, ale może też coś z komisji zdrowia. Ta rezerwa tak się będzie do rozdysponowania na w lutym będzie odbędzie się kilka przetargów, dlatego też będziemy musieli zabezpieczenie. Proszę Państwa, musimy przegłosować, bo to jest napisane jako poprawkę
No niestety. To bardzo proszę, zagłosujmy teraz za tą poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Chciałbym jeszcze zwrócić się do Państwa o to, że czy faktycznie nie byłoby lepiej, bo na przykład propozycja moja jest taka,
każda komisja gdyby dołożyła się do tych brakujących, to niecałe 5 tysięcy, co niecałe 6 tysięcy każda komisja straci na swoich zadaniach. Natomiast w tym takim układzie to zadania komisji planowania w ogóle nie istnieją w priorytetach. Zabierać absolutnie z zadania planowania przestrzennego, bo wiem, że to jest jedyne tam zadanie, ale w związku z tym, że to zadanie też na razie wiemy dobrze po spotkaniu, że nie ma możliwości. Ale jest możliwość, ja zupełnie nie rozumiem argumentacji z tym, trzeba to walczyć. No. Znaczy, nawet gdyby nie było możliwości tego zadania, można je zmienić, bo będziemy dokonywać wyboru. Natomiast wydaje mi się, że bardziej uczciwe byłoby zrezygnowanie z rezerwy całkowicie i gdyby każda z komisji po 6 tysięcy, po niecałe 6 tysięcy, że tak powiem, miała okrojone zadanie. Myślę, że by było wydaje się sensowne. Ja tutaj jak powiedziałam, my jako zarząd nie dostaliśmy żadnych propozycji, dlatego musieliśmy sami to rozwiązać. Jednak ja to sobie można złożyć po prostu poprawkę po opcji na 6 tysięcy. Proszę. Proszę Państwa, na ten czas bardzo proszę o głosowanie nad tą poprawką, którą przeczytałam przed chwileczką w sprawie korekty tak jakby tego paragrafu drugiego. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Czyli ja muszę teraz przygotowywać. To 10 minut przerwy.